Gmina Juchnowiec Kościelny ma bogatą historię. Historię wciąż nie do końca odkrytą, ale związaną z wieloma pięknymi miejscami i wybitnymi osobami. Proponujemy Państwu wirtualną wędrówkę po gminie. W cyklu filmów Czar Ziemi Juchnowieckiej przybliżymy wyjątkowe miejsca oraz tajemnice i opowieści z nimi związane. Poznamy sylwetki osób kształtujących historię i kulturę Ziemi Juchnowieckiej. Zapraszamy na wyprawę po naszej wyjątkowej krainie. Przyjaźniła się z Marią Skłodowską, studiowała u Malczewskiego i Tetmajera, znała Żeromskiego i Rejmonta. Wróżono jej sławę i wielką karierę. Stefania Karpowicz wybrała jednak proste życie z ludem. Historię, tę niezwykłą historię niezwykłej kobiety rozpoczynamy w Alei Lip, która prowadziła do dworku w Janowiczach, gdzie Stefania spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Nasz film miał być kolejnym odcinkiem opowiadającym o wyjątkowych postaciach związanych z gminą Juchnowiec Kościelny, związanych z ziemią juchnowiecką. Jednak kiedy zacząłem bliżej poznawać życiorys pani Stefanii, kiedy zaczęliśmy poznawać osoby zgłębiające jej historię, kiedy spotkaliśmy ludzi jeszcze pamiętających panią Stefanię Karpowicz, wyłonił się obraz człowieka o naprawdę ogromnych zasługach. Winni jesteśmy stawiać pomniki Stefanii Karpowicz, tymczasem niewiele o niej wiemy. A przecież dzieciństwo, młodość spędziła tu, w dworku w Janowiczach. Tu kształtował się jej silny charakter, tu rozpoczęła się jej edukacja. Stefania Karpowicz urodziła się 11 stycznia 1876 roku w Wilnie. Jej rodzice, Michał i Bronisława, posiadali ogromny majątek ziemski w Janowiczach. Ten majątek był w zasadzie własnością ojca, Michała, piastującego funkcję sędziego pokoju w Białymstoku. Majątek w Janowiczach obejmował gospodarstwo, las, folwark, widziki. Był prowadzony w sposób nowoczesny i był samowystarczalny. Dzieciństwo Stefania spędziła w Janowiczach. Od najmłodszych lat dała się poznać jako osoba bardzo ambitna i uparta. Potrafiła pływać na krze po janowickim stawie, wdawała się w bijatyki z chłopakami, wdrapywała na drzewa, nie bacząc na fryzurę czy sukienkę. Jej ciekawość i odwaga omal nie zakończyły się tragicznie. Kiedyś Stefania postanowiła opuścić się w wiadrze do głębokiej studni. Wiadro się urwało, a Stefania uratowała się tylko dzięki temu, że jej sukienka zaczepiła się o sęk wystający w cembrowinie. Rodzice nie rozczulali się nad Stefanią, ale nie szczędzili pieniędzy na jej edukację.
sprowadzili z Francji guwernantkę, która uczyła Stefanię między innymi języka francuskiego. Potem Stefania została wysłana do Warszawy, gdzie kontynuowała swoją edukację na renomowanej pensji pani Jadwigi Sikorskiej. Na tej pensji poznała też Marię Skłodowską. Po zakończeniu pensji uczyła się w żeńskiej szkole rządowej oraz na tak zwanym latającym uniwersytecie w Warszawie. Michał i Bronisława Karpowicz dbali nie tylko o wykształcenie swoich dzieci. Bardzo im zależało także na edukacji okolicznych mieszkańców. Organizowali różnego rodzaju wieczernice, podczas których między innymi Stefania czytała książki wybitnych polskich pisarzy, czytała poezję, rozmawiano również o historii. Mieszkańcy, a głównie przecież chłopi, bardzo chętnie brali udział w tych spotkaniach. Wieczornice w dworku w Janowiczach stały się zresztą słynne na całą okolicę. W Warszawie Stefania przeżywa swoją pierwszą i chyba jedyną prawdziwą miłość. 17-latka zakochuje się w Karolu Maciańskim. Matka jednak nie zezwala na ślub i wskazuje innego kandydata, żeby było zabawniej swojego byłego adoratora. Stefania ani myśli poślubić kogoś, kogo nie kocha. Postanawia, jeśli nie Karol, to żaden inny. Stefania nigdy nie wyszła za mąż. Po ukończeniu szkoły średniej Karpowicz studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jako wolna słuchaczka. Kobiet w tym czasie oficjalnie na uczelnię nie przyjmowano. Na Wydziale Filozoficznym uczęszczała na wykłady historii powszechnej, historii Polski oraz historii sztuki. Była uzdolniona artystycznie. Uczyła się malarstwa u Jacka Malczewskiego i Włodzimierza Tetmajera. W latach 1900-1901 kontynuowała studia malarskie w Monachium, Paryżu i Szwajcarii. W Paryżu ponownie spotyka Marię Skłodowską. Karpowicz udziela wsparcia materialnego swojej przyjaciółce, późniejszej zdobywczyni Nagrody Nobla. Mimo że wróżono jej wielką karierę malarską, Karpowicz wraca do kraju. Wraca do Janowicz. Kulisy tego powrotu owiane są tajemnicą. Matka Stefanii napisała list do malarza Juliana Fałata z prośbą, aby zniechęcił ją do malarstwa. Fałat odpisał matce, że Stefania z powodu malarstwa zostanie chlubą rodziny. List Fałata w dziwny sposób Stefania odnalazła dopiero po śmierci matki. Przebywając w Paryżu, Karpowicz trafia na propagandowy wykład Teodora Tomasza Jerza. Jerz ją fascynuje. Był osobowością, pisarzem, publicystą, działaczem społecznym. Przekonywał młodzież do powrotu do Polski i pracy na rzecz kraju. Stefania niszczy wszystkie swoje prace malarskie i decyduje się na powrót. Stefania powraca do podzielonego zaborami kraju. Wraca do Janowicz, ale nie pozostaje tutaj długo. Nie żyje już jej ojciec. Michał Karpowicz zmarł w 1893 roku. Zmarł na żółtaczkę, został pochowany na cmentarzu Farnym w Białymstoku. Stefania decyduje się na sprzedaż części odziedziczonego majątku. Kupuje podupadający już, ale ogromny majątek w Krzyżewie. Jakieś 40 km stąd. W Janowiczach pozostaje siostra Stefanii, Jadwiga. Jest rok 1903 i niestety rozpoczyna się upadek majątku w Janowiczach, a Stefania zaczyna tworzyć wielkie rzeczy w Krzyżewie.
Nowy majątek obejmuje około 400 hektarów gruntów, lasu. Znajduje się w nim także skromny dworek. Stefania w krótkim czasie organizuje nowoczesny folwark na wzór gospodarstwa rodzinnego w Janowiczach. Sprowadza zresztą do Krzyżewa zarządcę gospodarstwa w Janowiczach, do którego ma zaufanie. Jej największym marzeniem jest stworzenie nowoczesnej szkoły dla synów średnich i zamożniejszych rolników. W poszukiwaniu modelu szkoły Stefania wyjeżdża z matką do Danii i Szwecji. Tam zwiedzają nowoczesne placówki rolnicze, gospodarstwa rolne. Po 2 latach wracają do Krzyżewa z gotową już wizją szkoły. Dlaczego pani wróciła do Krzyżewa? No, pani Krzyżewa jeszcze wtedy nie było. Tylko ja postanowiłam, że ja wobec tego wrócę do Polski. Miałam przecież po ojcu, miałam duży posag. Mój posag to był las zatopolany. To był mój posag. Więc ten las został sprzedany, a Krzyżew kupiony. Krzyżew został kupiony, a potem w Krzyżewie już się zbudowało szkołę. A dlaczego pani chciała mieć szkołę? Proszę pana, dlatego, że jeżeli przyjechałam i na wsi pracuję i jestem, to powinna być z tego jakaś korzyść. Budowa szkoły przebiega w ekspresowym tempie. Rozpoczyna się wiosną 1911 roku, a już w zasadzie jesienią 1912 budynek jest gotowy. Budynek w takim zakopiańskim stylu, co jest ewenementem na podlaskich ziemiach. Niestety otwarcia szkoły nie doczekała matka Stefanii. Bronisława Karpowicz zmarła w styczniu 1912 roku, pochowana została na cmentarzu w Waniewie. Stefania przejmuje wszystkie obowiązki, ma mnóstwo pracy, ale jest szczęśliwa, kiedy 15 stycznia 1913 roku szkoła może oficjalnie zainaugurować swoją działalność. Jest to dopiero pierwsza w północno-wschodniej Polsce i trzecia na ziemiach polskich placówka tego typu. Stefania wkrótce oddaje szkołę w zarząd Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu, a sama około 40 lat bezinteresownie będzie tutaj pracowała. Będzie nauczała języka francuskiego, polskiego, historii, ogrodnictwa, rysunku, ale także kultury towarzyskiej i właściwych manier. Szkoła nie przerywa swojej działalności nawet po wybuchu I wojny światowej. Jednak kiedy rozpoczyna się II wojna, wtedy też zaczynają się dramatyczne losy i Stefanii Karpowicz, i szkoły. Podczas sowieckiej okupacji Stefania zostaje wygnana z dworku, musi pomieszkiwać u okolicznych mieszkańców. Bardzo z tego powodu cierpi i uważa, że w zasadzie w tej sytuacji nie ma po co żyć. Jednak może liczyć na pomoc okolicznych rolników, wśród których jest jej wielu uczniów. Stefania zaskarbiła sobie wśród miejscowego społeczeństwa ogromne zaufanie, szacunek i miłość. Nie ma na nią żadnych donosów i jako jedna z niewielu przedstawicielek ziemiaństwa uniknęła deportacji w głąb Związku Radzieckiego. Ja od małych lat tu Krzyżewska, tej pani cały majątek i nasza kolonia obok była. To pani to się wciąż widziało na włosach. Była przyjemna, grzeczna. Ktoś tak gdzieś się spalił, to ona nieraz ten to w las miała to sosny ładne, to
najlepszą sosnę w lesie zawsze dawała. Uczyła, uczniów uczyła, ona i francuskiego. Tu moja siostra, ona wiem, że w Wrocławiu była, to też skończyła to. Tu chodziła do niej, tu po fruncie to, to dwie klasy w roku przerabiali, do niej prywatnie chodzili. A ona i francuski, a ona taka była, uczyła i tu uczniów, że jak ktoś się uczył, a nie może pojąć, to płakała nad nim, a musiała im wkuć to. Kiedy jeszcze młodzież zamieszkiwała w starym internacie, jak określaliśmy dawny budynek szkoły, były zakwaterowane na piętrze dziewczęta w pokojach. No i kiedyś maturzystkom, które niezbyt były przygotowane do lekcji, powiedziałam, że żeby się lepiej przygotowywały, bo jak nie, to je odwiedzi pani Karpowicz. Te dziewczyny zareagowały oczywiście śmiechem, żartem, ale kilka dni później, dokładnie nie wiem ile minęło, przybiegły przestraszone po nocy do mnie z informacją: pani profesor, pani nie żartowała? Mówi, no nie, nie żartowałam, bo ktoś w nocy chodził i stukał laską. Ja mówię, gdzie chodził i stukał laską? No po internacie, po korytarzu. No i nie wiem, jaka jest prawda, ale to jest oryginalna właśnie laska pani Karpowicz. Być może rzeczywiście odwiedzała nieposłusznych uczniów, dlatego że to nie był jedyny rocznik, który mówił, że słyszał, jak ktoś w nocy chodzi po korytarzu i stuka laską. Taki spokojny krok, skrzypienie podłogi i wyraźny stuk od laseczki. Być może pani Karpowicz. A przed wojną uczyła uczniów, rolnicy szkoły i to wszystko, praktyki byli, wszystko uczyli. I tam ziemia dała pod szkołę z ziemi, żeby doświadczenia rozmaite robić tego, poletka, nie poletka, żeby to było. Te poletka i dziś trwają w Krzyzewie. Tutaj. Ona już chodziła tu, ona zadowolona, jak coś o tu budują, czy nawet powiedziała, że tu studowę stawili, ona to jeszcze zjeba, ona w ziemiakach była, ale jeszcze zadowolona była, że nie rozwalają, tylko jeszcze dobudowują. Tu uborę stawili dla bydła. To Kocini jest, bo tutaj zajmowała, to jest ta komuna zajmowała, to ten, ale to, że jeszcze nie runują tego majątku całkiem, to ona była zadowolona. I ona takie ziołami liczyła tego, to ona nieraz te leki tego, a i było co i przed wojną to jeszcze i kupne leki, co kupała, bo jej tam te siostrzanki byli w Warszawie, to tam byli lekarzami, to ona nieraz leków i za 40 zł, a grosza nie wzięła. Raz ja chodził, tutaj mnie ząb bolał, raz to drugi raz. I do niej poszedł do tego, to na te pigułki to leci. Ja ten, jej płacić za to, to pani ten, to ona nie. Ona tak woli, nie chce pieniędzy, nie chce całkiem pieniędzy. A jak już płacisz, to ona tak, żeby pieniądze wydaje, żeby ona była więcej pokrzywdzona, nie ja, co na Pelecu. Taka była. Po wojnie to ona nie miała nic, tylko tyle, co żyła. Tam ludzie jej pomagali. Stefania przetrwała okupację sowiecką. Nie była niepokojona również przez okupanta niemieckiego. Przeżyła wojnę. Ale koniec II wojny światowej nie był końcem dramatycznych losów Stefanii Karpowicz, a także trudnych losów szkoły. Szkołę w Krzyżewie upaństwowiono. Na pewien czas została przeniesiona nawet do Karolewa pod Kętrzynem. Stefania Karpowicz w lutym 1951 roku przeszła na emeryturę. Miała 75 lat, usunęła się w cień. Zamieszkała w skromnym, dwuizbowym domku w Rożkach, Ziemakach.
2 kilometry od Krzyżewa. Dzisiaj tego domku już nie ma, pozostały tylko fundamenty. Te fundamenty można zauważyć pośród krzaków. Szkoła wraca do Krzyżewa w 1958 roku. W 1967 rozpoczyna się jej rozbudowa. Stefania Karpowicz cały czas interesuje się losami placówki. Odwiedza plac budowy, wścieka się, kiedy widzi tutaj bałagan czy nieporządek. W pamięci okolicznych mieszkańców pozostaje widok przygarbionej staruszki, ubranej całej na czarno z nieodłączną laseczką w dłoń. Stefania Karpowicz zmarła 7 stycznia 1974 roku. W ostatniej drodze towarzyszyli jej okoliczni mieszkańcy, uczniowie, absolwenci, kadra pedagogiczna. Nie było natomiast żadnych przedstawicieli oficjalnych władz, nawet oświatowych. W 1981 roku zespołowi szkół rolniczych w Krzyżewie nadano imię Stefanii Karpowicz. W szkole stworzono izbę pamięci poświęconą patronce z jej pamiątkami, które przywiozła prawdopodobnie z Janowicz. Panią dyrektor zespołu szkół, panią Joannę Krawczuk, prosimy, aby opowiedziała nam więcej o tych pamiątkach. To może ja zacznę od sprostowania, że nie znajdujemy się w Izbie Pamięci, tylko w aneksie stworzonym w klasopracowni języka polskiego, dlatego że właściwa Izba Pamięci znajdowała się w zabytkowym budynku szkoły, czyli w tym tu czerwonym widzianym za oknem. Tam właśnie był cały wydzielony taki pokój, gdzie znajdowały się pamiątki, zdjęcia, meble, no i wszystko to, co ze sobą pani Karpowicz miała. Zachowane meble to jest właściwie nieliczna część tego, co znajdowało się właściwie w dworku pani Karpowicz. Znalazły się tam również pamiątki przyniesione przez absolwentów, pracowników, wychowanków szkoły w Krzyżewie, jak również zdjęcia, które na apel, że będzie tworzona Izba Pamięci, zostały przekazane nam również przez uczniów. Ja wtedy tutaj jeszcze nie pracowałam, kiedy powstawała Izba Pamięci. Natomiast wśród tych pamiątek, takich najcenniejszych, jakie znalazły się, są przede wszystkim te meble. To jest szafa, toaletka, sekretarzyk i stolik kawowy. Reszta ekspozycji jest po prostu uzupełniona tym, co dało nam się zdobyć, a co mniej więcej odzwierciedlałoby epokę. Czy meble są z Janowicz, czy jeszcze z Wilna, też nam trudno tutaj dociec, natomiast biorąc pod uwagę, czy to zdobienia, czy sposób wykonania, czy to, że jest to czyste drewno, to możemy się domyślać i możemy być właściwie pewni, że jest to na pewno XIX. Również cenną pamiątką poza meblami jest maszyna do szycia, przekazana nam przez pokojówkę pani Karpowicz, którą dostała, kiedy wychodziła za mąż, jako dar ślubny. No a później, kiedy tworzono Izbę Pamięci, ta maszyna wróciła do nas, no i teraz jest eksponowana. Zresztą na obrusie z 1902 roku. Stefania Karpowicz
spoczęła na cmentarzu w Płonce Kościelnej, w skromnej mogile obok swojej siostry Felicji. W 2013 roku, na stulecie powstania szkoły w Krzyżewie, postawiono nowy pomnik poświęcony Stefanii, pomnik ufundowany ze społecznych składek. Nie boję się użyć określenia, że Stefania Karpowicz była osobą wybitną. Miała fortunę, wszechstronne wykształcenie, była utalentowana. Wróżono jej wielką karierę, a drogę do sławy miała otwartą. Wybrała jednak proste życie, pozbawione wygód osobistych, całkowicie poświęcając się pomocy drugiemu człowiekowi. Często powtarzała: najważniejsze to pracować dla tych, którzy nas potrzebują.